Co widzi pasażer z tylnego siedzenia 10-metrowego autobusu? A co widzi pasażer z przedniego siedzenia? Widzi to szoferce. Otóż mówię o tym dlatego, iż pojawiła się informacja, podało ją TVN, ale z pewnością inne media, na pewno lokalne, iż we Wrocławiu jakiś pasażer napisał kierowcę tamtejszej komunikacji publicznej, iż ogląda filmy na smartfonie podczas prowadzenia autobusu. Smartfon umieszczony był tutaj, na desce rozdzielczej przy wskaźnikach. Natomiast jeden z użytkowników jednego z portali, pan Marcin Zalewski, napisał, że prawdopodobnie nie oglądał, a czegoś słuchał. Właściwie nie pomyślałem o tym, ale sądzę, że tak może wyglądać prawda. O co chodzi? Widzieliśmy, co widzi pasażer. Natomiast teraz, co widzi kierowca? No, kierowca ma tutaj szyby, żeby oczywiście widzieć to, co jest z przodu. Dość duże szyby. Musi mieć dobrą widoczność. Co widzi kierowca tutaj na desce? No, tu ma oczywiście przyciski, których używa do otwierania drzwi, ciepły guzik, biegi. Tu do włączania światła wewnątrz, w przedziale pasażerskim światła mijania, trójkąt ostrzegawczy. Tu sterowanie ciepła w kabinie, ustawienia kierownicy, hamulec ręczny, radiotelefon. Na desce dokładnie mamy tutaj obrotomierz, wskaźnik temperatury silnika. Bardzo ważne oczywiście prędkościomierz, żeby nie przekraczać prędkości dopuszczalnej 50 km na godzinę dla autobusów, nawet jak jest podwyższenie oczywiście, ale prędkości też, jeśli jest obniżenie do 40 czy do 30. No i dla kierowcy też, bo wpisuje to w dziennik, w raporty, liczba kilometrów. No ten przejechał 674 tysiące. Tu jest wskaźnik ilości paliwa. Tu, które drzwi są otwarte, zamknięte, temperatura na zewnątrz, ilość AdBlue, żeby spaliny diesla nie były tak szkodliwe dla otoczenia. No, oczywiście licznik związany z paliwem, zużycie paliwa i tak dalej. Na co się patrzy kierowca? Kierowca patrzy się przede wszystkim do przodu oczywiście, żeby nie spowodować kolizji, wypadku, nie rozjechać pieszego, nie wjechać słup, latarnię, znak przydrożny, nie rozjechać kota, jeża, żółwia, czy cokolwiek tam idzie, pojezdni. Na co się jeszcze patrzy kierowca? No, patrzy się przez szyby boczne oczywiście, czy może wyjechać. Tu mamy jedną, no, zamiast szyby bocznej są oczywiście drzwi. No tu jest tak zwane, nie będę mówił polskiej nazwy, żeby nie robić kryptoreklamy, Lady Bird. Z drugiej strony tu jest szyba boczna. No, patrzę się jeszcze w rozkład, wozówkę tak zwaną. Na co się jeszcze patrzy? Patrzy się na GPS, z jakim opóźnieniem lub przyspieszeniem jeździ. Oczywiście przyspieszenia powyżej 3 minut są karane, więc a opóźnienia nie wynikają właściwie nigdy z winy kierowcy, tylko korków, nie wiem, problemów z pasażerami, czy na przykład trzeba rozłożyć podest dla osób niepełnosprawnych, ktoś tam się, nie wiem, zastanawia wsiąść, wysiąść i tak dalej, są opóźnienia na przystankach. Patrzy się jeszcze na z drugi, że tak powiem, druga kontrola czasu. W nowszych autobusach jest ona gdzie indziej zlokalizowana. Pixel, czyli pokazuje przystanki kolejne i o której godzinie, czy o jakich minutach powinien być na danym przystanku. Tu z tego widzimy, że ja ruszam za 15
minut. O godzinie 12.31. Na co się jeszcze patrzy kierowca? W co się jeszcze patrzy? No, lusterko boczne. To jest oczywiście szczególnie przydatne przy wyjeżdżaniu z zatoki przystankowej. Przy zmianie pasów oczywiście. Drugie lusterko. Czy pasażerowie wsiedli, wysiedli? Jak widzicie, niewiele widać w tym lusterku. Jest to dość tak naprawdę małe lusterko. Nie pokazuje zbyt daleko od autobusu, więc jeżeli ktoś idzie prostopadle w kierunku autobusu, to tego kierowca nie widzi. I na przykład jeżeli chwilę nikt się nie pojawi w lusterku, no to włączam ciepły guzik i zamykam drzwi. A ktoś się może potem awanturować. No nie widziałeś mnie, jak szedłem? No nie, nie widziałem. To lustro tego nie pokazuje. Kierowca nie może tego zobaczyć. Jeżeli ktoś idzie nawet z wiaty przystankowej, to tego nie widać. Jest tam też mniejsze lusterko. No, pokazuje mi tutaj, jaką mam linię, dokąd jadę, czy dobrze wszystko się zgadza na wyświetlaczu. No, czasem są błędy, więc dobrze to widzieć, czy nie zgasł, czy jest dobry kierunek. Są błędy jakieś techniczne, wynikające ze spraw sprzętowych. Jest lusterko jeszcze pokazujące przedział pasażerski. Czasem są dwa lusterka. A jak widzicie, tam też w głębi są lusterka pokazujące drzwi. Też nie zawsze wszystko widać. Ktoś może zasłonić, ktoś może się schować za takim przepierzeniem szklanym przy drzwiach i nie widać. Patrzy się jeszcze kierowca na monitor z kamer wewnątrz pojazdu. To akurat wszystko działa sprawnie. Zdarza się, że nie wszystkich kamer pokazuje, nie wszystko widać. A są niestety w nowszych autobusach lepiej zaprojektowane przez producentów te podziałki, może powiedzmy, na ekranie, że pokazuje mi obraz 4, czy 5, czy 6 kamer. Więc siłą rzeczy, jak jest 5-6 kamer pokazanych, no to te obrazki są mniejsze. I też trudno coś dojrzeć. No to widzimy nawet, widzę oczywiście siebie, trzecie drzwi, drugie drzwi, pierwsze drzwi. Więc kierowca ma bardzo dużo do obserwacji. Też czy nie pojawiają się jakieś błędy. No właśnie, mruga tutaj, kontrolka drzwi, czy nie pojawia się coś na czerwono, na pomarańczowo. No, jest bardzo dużo rzeczy do obserwacji. Dlatego jest to tak trudna i stresująca praca. Czasem musi spojrzeć tutaj. Czy ktoś nie puka akurat do drzwi, czy ktoś nie chce kupić biletu, prawda, bo ktoś tam coś tam. Także jest bardzo dużo rzeczy do obserwacji i właściwie nie wyobrażam sobie, abym mógł oglądać w trakcie jazdy film. Wystarczy chwila nieuwagi, a mam do obserwacji, do jakiej mówię. Tu się patrzę, 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 tu się patrzę i tu się patrzę. Cały czas to wszystko ma być pod moją kontrolą. Cały czas, cały czas. Nie chcę oceniać sprawy, jak to wyglądało we Wrocławiu, ale gdyby chodziło o mnie, gdybym ja miał się wypowiadać, to przypuszczam, że kierowca właśnie słuchał, czyli internauta, pan Marcin Zalewski, no, najprawdopodobniej ma rację. Nie zawsze słucham radia, bardzo często jeszcze w ciszy, a jeżeli słucham radia, to rzadko RMF Classic, dlatego że tam są też reklamy, a w grudniu to już katują nas piosenkami świątecznymi, Maria Carey, Last Christmas i tak dalej. Słucham najczęściej dwójki. Inne rzeczy są ważne. To co jest teraz ważne, a co było? Radiowa dwójka to chyba jedyna to stacja, w której nie ma reklam. Reklamy są tak idiotyczne i denerwujące, celowane chyba do słuchacza niezbyt inteligentnego. Nie wiem, kto pisze scenariusze tych reklam. Pracowałem kiedyś w reklamie, no i czasem było trudno się przebić czymś inteligentniejszym. Obniża się oczekiwania słuchaczy. No i potem może faktycznie taki słuchacz niewiele może rozumieć. A jeżeli nie mam ochoty słuchać radia, to czasem przynoszę swojego pendrive'a i słucham muzyki z pendrive'a.
Gdybym miał jednak słuchać czegoś z telefonu, a zdarzało mi się, to akurat telefon kładłem tutaj. Głupi mi coś, kładłem telefon tutaj. Taki jest widok. Ewentualnie, tylko nie wszystkie modele mają taką kieszoneczkę, powiedzmy, w tej śmietniczce, ale faktycznie stąd słychać najlepiej. No, jeżeli sobie włożycie smartfon czy jakikolwiek głośnik w pudełko, no to głos nie rozprasza się w różnych kierunkach, tylko jest skierowany najbardziej w jedną stronę. Ta deska rozdzielcza, no, nowsze autobusy nie mają już tak zbudowanej. Ta deska rozdzielcza jest tutaj zabudowana, więc można sobie położyć telefon tutaj, tak jak właśnie miał ten kierowca z Wrocławia, i coś odtwarzać z YouTube. Ja na przykład bardzo lubię audiobooki, szczególnie czytane książki Aleksandra Krawczuka o starożytności. Bardzo serdecznie polecam. A już szczególnie te czytane przez Ksawerego Jasińskiego, kto pamięta PRL, filmy czy programy rozmaite edukacyjne, a jeszcze lat 90., to na pewno zna ten aksamitny i bardzo męski głos pana Jasińskiego. Więc gdybym miał sobie włączyć, to właściwie zrobiłbym teraz to samo. Położyłbym telefon tutaj. No, nie mogę wygasić ekranu, bo jeżeli wygaszę ekran, przynajmniej w moim smartfonie tak jest, to automatycznie YouTube przestanie odtwarzać. No więc gdybym ja tak zrobił i kierownik by mnie wezwał, chwileczkę otworzę trochę wazeliny i powiem, że kierownik jest bardzo przyjemny i kompetentny, no to bym powiedział: panie kierowniku, nie oglądałem, tylko słuchałem. A słuchać wolno, tak jak wolno słuchać radia. No słucha się oczywiście też radiotelefonu. Co tam kierowcy mówił, czy nie ma jakichś korków, wypadków, czy nas z ruchu nie mówi, czy jest jakiś objazd i tak dalej. Więc to też przydatne narzędzie. No, oczywiście też mógłbym właściwie włączyć sobie film. Na przykład bardzo lubię po wielokroć oglądać filmy Stanisława Barei. Mógłbym sobie włączyć "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?" i, prawda, śmiać się słuchając tego, bo właściwie ja w głowie mam wszystkie obrazy z tego filmu, a te dialogi warto, no, śmieszą mnie i słucham sobie ich wielokrotnie. Obraz polskiej kultury. Te cwane gapa, nie bądź pan taki specjalista z miodem w uszach. Między innymi taki cytat. Wszyscy znamy te cytaty. No więc mogły mi tutaj by latać obrazki, mógłby być film włączony, ale ja nie mam szansy podczas jazdy oglądać filmu. Niemożliwe. No może, nie wiem, mógłbym zerknąć na światła chwilę albo na przystanku. No ale to też na przystanku obserwuję, czy wszyscy wsiedli, wysiedli. Na światło obserwuje sygnalizator, czy już rusza, czy nie. Bo są tacy, co zasypiają, tak kolokwialnie mówiąc, żartując. Nie wyobrażam sobie oglądania filmu. Także, drodzy pasażerowie, dobrze, że jesteście czujni, bo były różne wypadki, pamiętamy z Warszawy. Też wspomagania. No my jesteśmy prości ludzie tu w Bydgoszczy, czy w innym mieście. My nie mamy pieniędzy na amfetaminę. Możemy sobie mak ugotować i zrobić makowca. To co jedyne, czy iść na jagody wilcze. Ale tak poza tym, na grzyby można iść. Pieczarki oczywiście, czy jakieś kurki. Ale jeżeli czegoś słuchamy, no można też słuchać. Czasem radio bywa zepsute. Zdarzy się tak, zanim mechanicy nam stawią nowe, to też można słuchać radia z telefonu, ze smartfonu. Ja kiedy mówię, idę na dwójkę, to znaczy, że idę posłuchać radiowej dwójki, a nie idę toalety. Dużo mówię, dużo powiedziałem. Powiem jeszcze tylko tyle, że kierowca komunikacji miejskiej, a w ogóle nie mamy pasów bezpieczeństwa, to myślę, że każdy wie. Kierowca jeździ bez pasów. Dużo mówię, słowa, słowa, słowa. Jak mówił szekspirowski Hamlet, a
Kora z Manamu. Też polecam taką piosenkę Hamlet. Pierwszą wersję z 1981 roku. Też jest o słowach. Wyrazy cisną się do głowy. To tyle, jeśli chodzi o rosyjskiego kierowcę. Mam nadzieję, że jednak faktycznie słuchał, a nie oglądał. W razie jakiejś kolizji czy wypadku, kiedy coś stanie się pasażerowi, pasażerowie też nie mają przecież pasów bezpieczeństwa, mogą uderzyć głową o taką rurkę, no to na głowie kierowcy jest wówczas policja, prokurator. Są ważne, bardzo poważne konsekwencje. Więc my naprawdę musimy być uważni, skupieni, a nie oglądać filmy. A jeżeli sobie włączę jakiś film, żeby rozweselał mnie podczas jazdy, to tylko jako audio. A obejrzeć mogę sobie coś oczywiście na pętli podczas pauzy. Dziękuję.